Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmie z serii Metamorfozy. A mianowicie, jak widzieliście dwa tygodnie temu, dodałam filmik, w którym powiedziałam, co zamierzam w najbliższym czasie ze sobą zrobić. No i przychodzę dzisiaj z taką trochę aktualizacją. I jest mi o tyle głupio, że w poprzednim filmiku no powiedziałam, jakie to nie mam super plany i w ogóle jak to super nie będzie. No i przez te dwa tygodnie nie zrobiłam całkowicie nic. Po prostu tyle spraw gdzieś się no zebrało. Nie chcę się tutaj też w żaden sposób wybielać, bo to nie o to chodzi. Po prostu położyłam to po całej linii i no i tyle, no i co wam mogę więcej powiedzieć. Dlatego przychodzę jeszcze raz dzisiaj, bo nie chciałam tego tematu całkowicie położyć. Skoro powiedziałam A, trzeba powiedzieć B i dzisiaj jest ten dzień, w którym faktycznie zaczynam, żeby nie być tu gołosłowną i po prostu, żeby zacząć to robić faktycznie tak, jak to powinno być. To właśnie przed chwilą się zważyłam i wam po prostu tutaj pokażę. No w każdym razie moja waga na ten moment to jest 96,4. Jeśli chodzi o aktualne wymiary, to też pokazuję wam je w każdym mierzymy, także no tutaj żadnego oszustwa nie będzie i tak naprawdę będziecie widzieć, jak mi to idzie, czy mi to idzie, i to będzie też dla mnie tak naprawdę spora motywacja, widząc, że po prostu osoby mnie obserwują, pewnie część z was się też troszkę ze mną utożsamia. No, także zobaczymy. Zresztą w komentarzach też kilka z was napisało, jakie wy macie sposoby, czego próbujecie, co wam pomogło. Także jeśli chodzi o mnie, no to plan jest taki, że od dzisiaj na pewno zero słodyczy, bo z tym mam największy problem. I na pewno kolację chcę sobie wymienić na szejka, bo w ten sposób działałam już na wiosnę i udało mi się schudnąć 8 kilo, bo z tym mam właśnie największy problem, czyli z jedzeniem wieczorem. Co jeszcze bym chciała? No to z czasem, bo w najbliższym czasie chyba jestem jeszcze na to za cienka, to chciałabym spróbować z postem tym 8x16. Jeśli ktoś z was korzysta bądź korzystał z tego, to dajcie mi znać, jak to się u was sprawdziło. I też na pewno chciałabym dołożyć jakąś aktywność fizyczną. Na ten moment, odkąd Filip tu chodzi do przedszkola, no to robimy dziennie tak minimum 15 tysięcy kroków, więc to już i tak jest dość sporo. A ja mam ostatnio jakiś problem ze stopą, strasznie boli mnie lewa stopa, jak na nią staję, więc chyba muszę w końcu wybrać się z tym do lekarza, bo to chyba samo nie przejdzie. No i myślę, że na początek zacznę sobie po prostu ćwiczyć w domu. Jeśli macie jakieś fajne ćwiczenia, to też możecie mi podrzucić. Do tej pory, jeśli ćwiczyłam, to zazwyczaj było to z Moniką Kołakowską i te ćwiczenia też są całkiem spoko. Ona co chwilę wrzuca jakieś nowe treningi i ma taki fajny sposób, taki power, który mi osobiście odpowiada. Nie ma jakiejś takiej, wiecie, nachalnej motywacji, tylko faktycznie jest to w taki fajny, energiczny sposób prowadzone, który do mnie osobiście naprawdę przemawia. Widziałam, że też pod koniec tygodnia ma się zrobić pogoda, więc może w końcu się odważę i spróbuję pójść na rolki. Chciałabym zacząć biegać, ale biegania bardzo nie lubię, więc nie wiem, czy się przełamie finalnie. Także mam nadzieję, że tym razem to już pójdzie tak, jak powinno iść.
No, ja już naprawdę zaczynam, bo no już drugi raz przychodząc z takim filmikiem byłoby mi po prostu głupio i to jest też dla mnie motywacja, żeby w końcu przestać gadać, a coś w tym swoim życiu zmienić. No i tak się zastanawiam, żeby dla mnie było jednak większą motywacją, a żeby was tutaj też tym tematem nie zanudzić, to myślałam, żeby robić taką aktualizację co 2 tygodnie. Więc tak domyślam się, że osoby, które ten filmik oglądają, są poniekąd zainteresowane tematem z takich bądź innych powodów. No i pytanie, co jaki czas te aktualizacje byłyby odpowiednie? Czy faktycznie co te 2 tygodnie to jest czas ok? Czy jednak lepiej by było robić je na przykład raz w miesiącu? Także dajcie znać, może powiedzcie też, czego wam, co byście chcieli zobaczyć w tych filmikach, co by wam może pomogło osobom, które gdzieś tam też próbują się zebrać, ale nie do końca to wychodzi. No bo ja też tak naprawdę nie wiem, dopiero zaczynam, nie wiem, co mogłoby was tutaj interesować w tym temacie. Ja już kiedyś mi się udało raz dużo schudnąć, ja już byłam w swoim życiu i gruba, i chuda, także no waga to tylko cyfra i tak naprawdę jeśli same nie zaakceptujecie siebie, to czy ważycie 50 kilo czy 100, no to nic nie zmieni. Niestety wiem, przerabiałam to na sobie i nawet jak miałam wagę życia i ważyłam 57 kilo, a nie prawie 97, no to i tak się źle ze sobą czułam, bo po prostu wiecznie mi coś nie pasowało. Także życzę sobie powodzenia. Jeśli jesteście ciekawi, co będzie dalej, to oczywiście zapraszam do subskrypcji tego kanału. Łapeczki w górę w ramach motywacji i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!